Teodor się pyta nas i pani co mówi, to jest Wisielcowa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja jestem panią, która wyczytuje na dworcu PKP. Tak. Bierzemy Teodor napoju mocy. Bardzo chętnie. Powiedz, co ty tam dzisiaj wypiłeś? Opowiadaj. Darmowe pisku jest dobre. Raven, bo za darmo do ciebie się leci, a za wysłanie się chyba płaci, to szybko rzeczy ci dać i do domu. No, no dobrze, bo nie kosztuje 200 i nie można tyle rzeczy, tylko dwie paczki. Tak, tylko dwie paczki. A maryna 4 złote i cię nie ma, coś ty wie. Nie no, tą amarenę to trzeba było chociaż, słuchaj, z wodą gazowaną sobie rozrobić, albo z Pepsi, przecież jakoś by to smakowało wtedy. O, Pony nam pisze, Jezu, Lacki, ale wy pozytywne jesteście, już was kocham. No proszę. Nie, ja Wisielcowa pozytywna. Tak, to jeszcze Pony Killer, pamiętaj, żeby nas odwiedzać na rękoczynankach. Tak. Kanał Rękoczynanki, tutaj na Twitchu również, tylko pisany bez polskiej literki, czyli Rękoczynanki. Czasem bot wypluwa nawet informację, że taki kanał istnieje, ale chyba teraz nie ma. A nie ma komendy, żeby mu to wymusić na nim. Trzeba by to dodać. Dodać. Trzeba notować te wszystkie rzeczy. Tak. Czy Conan jeszcze wróci? W Conanie mamy klipsy do zrobienia, to jest po pierwsze. A po drugie, dopasowałoby się do tego Conana w końcu gdzieś tam zalogować, bo nie było mnie tam jakoś milion. Prawda. Ale ostatnio po prostu, a to były Animal Crossingi, a to było coś tam, a to były farmy i tak jakoś wyszło, wiadomo, jak zawsze. Natomiast jeśli w ogóle chodzi o granie i Conany, to możliwe, że teraz troszkę live'ów będzie więcej. To jeszcze zobaczymy, jak się wszystko potoczy, bo może być tak, jak mówiłam, że skupimy się na robieniu gry i będzie mniej. Ale... Może tak być. Być może cię ograniczymy do 2, max 3 live'ów w tygodniu, ale włącznie z rękoczynankami. Tak. Więc to wszystko stoi pod znakiem zapytania. Natomiast po prostu w międzyczasie powkradały się inne live'y. I do tego wszystkiego jeszcze miałam w międzyczasie gryzki mailera, które dostałam za darmo i pasowało je zrobić. W sumie na Nintendo Switcha też mam jedną grę, którą dostałam za darmo i pasowałoby ją zrobić z keymailera. I po prostu przez to te wszystkie priorytety zostały poprzesuwane. To jest ta gra. Ta. To ostatnio? Czy to nie ta? Ta Oli cała. Nie, ta o sprzątaniu nie. Ona jest, nie. Ta o sprzątaniu jest też na peceta i prawdopodobnie tam mogłabym z nią zagrać. Ewentualnie jakbyś była u mnie, to wtedy na Switchce mógłbyśmy ją zestreamować. Pomyślimy, jak kiedyś się zrespię. Jeszcze mnie stać na bilet na pociąg. Jeszcze. Jeszcze ceny skoczyły, nie wiadomo jak. Wiesz, ja mam zniżkę 37%. Czasem warto być trochę ślepym. Znaczy, generalnie ja bym ci proponowała, Wisielcowa, tak wiesz, celować w kwiecień, bo w marcu my się jeszcze sami będziemy aklimatyzować, to jest jedno. Ale ja wiem o tym. W życiu bym się nie zrespiła na... Pasz, wiesz, nie wiem, przeprowadziliście się na drugi dzień w Sierpcowa śpi na wycieraczce, nie? Takie, Boże, puśćcie mnie, młotka, obiecałaś! Wiesz co, znaczy tu bardziej też chodzi o to, że ten dom jest jeszcze nie nagrzany. W sensie... Wy to musicie tam ogarnąć, bo tak, wiesz, musimy go ogarnąć. Do tego i wiesz, jak będziesz chciała, to ja przyjadę, ale ja nie chcę być dla nikogo obciążeniem. Na zasadzie ja bardzo chętnie przyjadę, wiesz, dla mnie takie nawet 3-dniowe wakacje, powiedzmy, że 3-dniowe, żebym, jak już przejadę te 10 godzin pociągiem, no to żebym nie musiała na 30 wracać następnego dnia, bez sensu zupełnie wtedy, tak. Czy wiesz, Wisielcowa, tak jak mówiłam, chociaż ten mróz trzeba przeczekać, bo zapowiadają u nas mrozy na minus 10, a my mamy chatę jeszcze nieogrzaną, bo w trakcie okazało się, że dom był nieogrzewany od lutego. A to nie powiedziałam w końcu tego. Okej, dobra, bo generalnie jak tam Miron się dogadał z przypisywaniem liczników z poprzednimi wynajemcami, no to się go zapytali, nie? I od kiedy tam ten dom ogrzewa, nie? I on powiedział, że no jeszcze od ich wyprowadzki ten dom nie był ogrzewany. I gość powiedział, a to od lutego, nie? I my takie, aha, dobra. Jakby od 2 lutego tam nie było palone w tym domu, dlatego tam jest tak zimno. W środku się tak strasznie wychodziło pewnie. Tak, i w środku mamy tam naprawdę 3-4 stopnie, a ponieważ jeździmy w tej wewte, nie jesteśmy w stanie utrzymać no tak, no bo temperatury.
cię wygasi, no i koniec. Tak, a nas tam nie ma, więc generalnie udało się Mironowi rozbujeć ten dom tak do plus minus 10 stopni, ale ma być przymrozek na minus 10 tutaj w mojej okolicy. Więc po prostu, wiesz co, przeczekajmy ten mróz, żebyś ty tam nie umarła. Ej, ale śmierć w takim towarzystwie, proszę tak, cię, jeszcze dostanę kopa na zapęd, pierę. Już 8 stopni, no widzisz. O, już 8 stopni, więc tam generalnie no jest super zimno. W ogóle Miron próbował mi dzisiaj nakłonić, żebym tam z nim poszła, ale nie tak. Oprócz tego, że... Cię ma co grzać. No, mnie ma co grzać, ale wiesz co, oprócz tego, że tam nie ma łóżka, tylko jest kanapa do rozłożenia i we dwoje na jednej kanapie, to jest tam pół biedy, nie? Ale spanie tylko w śpiworach, bo tam nie mamy żadnej pościeli, nic. No więc tak. Spanie w tym wygwizdowie, w śpiworze, na kanapie, no jakby... No, rozumiem, że takie... Nie. No. W momencie, kiedy mogę zrobić z tobą live'a, proszę cię. Prawda? W ciepełku? W ciepełku. Jakby, wiesz, ja mam rozregulowaną termoregulację, mi jest wiecznie za gorąco, ale jak pomyślę, że miałabym spać w 8 stopniach w śpiworze, nie. Jeszcze na rozwalonej kanapie. A tutaj, wiesz, jak się już przewidzi łóżko i pościel, a ja mam taką pościel, jedną taką grubszą kołderkę troszkę, co prawda jednoosobową, ale już jest trochę grubsza, to wiesz, zawsze to jest cieplej, zawsze to jakoś grzeje trochę lepiej niż ten śpiwór, no i, tak. I wiesz, kukoca na krzyż. I Mironowi też jest łatwo powiedzieć, bo on, wiecie, jest silniejszy i w nocy potrafi zdjąć kołdrę, zawinąć się w nią jak naleśnik i spać, a mi tu marznie, nie? I ja już to widzę, jak 8 stopni tam z nim jadę, po prostu nie ma takiej opcji. Tak, no, prawie jak mieć... biwak. Trzeba ojcu. Musicie mieć dwie kołdry. Słuchaj, ja ci kupię kołdrę w takim razie. Dobrze. I jeszcze jest z nami... Boazerial jest. Hej, witamy. Tak, nie miałam kiedy przeczytać. Nie chciałam ci wchodzić w słowo. Tutaj w ogóle jeszcze kartonik pisał, że młoteczka to jest jego dzieciństwo. Musiałeś mieć wyjątkowe dzieciństwo. Tak, i dobrze cię widzieć, bo Azerio, tak udało się ogarnąć chatę na początku live'a z Animal Crossinga, jest trochę więcej opowiedziane na ten temat. I na początku live'a z tego, z farm też troszeczkę jest opowiedziane. Tak, więc tutaj też Meksorkę zapraszamy, jeżeli nie słuchałaś od początku live'a ze świnek, to wtedy tam są też takie gdzieś porozrzucane informacje. Tak, tak, także zapraszamy na obejrzenie zapisu, bo powtarzanie wszystkiego od nowa nie, ale tak udało się ogarnąć dom ze światłowodem na Zadupiu. Od 1 marca mamy spisaną umowę. Jest to stara rozpadówka z lat 70, ale jest bardzo fajna, w sensie super okolica, super sąsiedzi, super światłowód, wszystko super, tylko zimno. No i chata nie była grzana od lutego, więc tam jest 8 stopni w środku pomimo usilnych prób ogrzania tego domu, a że dom nie ma izolacji, nie ma tego, jak to się nazywa, ocieplania dodatkowego, no to się dosyć szybko wychładza, no i wiadomo, trzeba się trochę nagimnastykować, żeby chatę, która nie była ogrzewana miesiąc, nagle ogrzać, ale ogólnie spoko. Wynajem, nie stać nas na kupno absolutnie, zresztą sam wynajem jest bardzo tani. To jest naprawdę bardzo, bardzo tani dom. Wychodzi taniej, znaczy pomijając cenę węgla, którym trzeba sobie ogrzać dom, ale tak, wychodzi taniej niż niejedna kawalerka w mieście. Tak. Generalnie to jest praktycznie cud, że udało nam się znaleźć tak tanią chatę. Bo ogólnie, wiecie, my i tak mieliśmy budżet mocno na styk, a przy tych sytuacjach, o których wam ostatnio opowiadałam, znaczy, że one istnieją, a nie mogę wam opowiedzieć dokładnie, co się dzieje, to ta kasa, wiecie, no rozchodzi się bardzo szybko i to jest praktycznie cud, że udało się nam znaleźć dom, który nam w budżecie nie robi krateru, tylko po prostu dziurę, nie? O, tutaj była serial. To trzeba w bieliznę termiczną zainwestować i byle do wiosny. Dokładnie tak. Tak, tak się zrobi i będzie dobrze. Nie, no wiecie, idzie wiosna, idzie lato, więc wiecie, no, ten węgiel może nie będzie taki najdroższy, a może do wiosny i lata
ceny węgla mam nadzieję, że spadną, no bo jeżeli teraz w Mielcu nigdzie kupić węgla taniej niż za 2000 za tonę, no to wiecie, no trochę słabo, nie? No trochę boli. Poczal. Tutaj kartonik się jeszcze pyta, jaki metraż? Dom jest bardzo duży, ale tak jak mówiłam, my mamy do dyspozycji piętro i tam jest bardzo duży salon, w którym będą stały komputery i taka mikrosypialenka akurat na wisielcową i mikrosypialenka na moje łóżko i sobie i kuchnia, jest bardzo duża kuchnia. I w sumie tyle. I taka szafka Harry Potter na spiżarnię, nie? Także... Harry Potterownia, bardzo mi się to podoba. Znaczy Harry Potterownia jest pod schodami, znaczy obok schodów, a ta spiżarnia to jest naprawdę taki pokój wielkości szafy, w którym mieszczą się tylko półki i słoiki. Mhm. Bardzo bym takie coś chciała mieć, żeby coś jest. Takiego w mieszkaniach było przewidziane już, wiesz, od zawsze, że masz te miejsce na przechowywanie rzeczy. Czy będzie live do zrobienia serowej? W końcu jest miejsce, tylko musicie się przygotować na to, że ta kuchnia jest bardzo stara i będziecie się naprawdę let's do the time warp again, nie? Żeby było jasne. I czy węgiel musicie dorzucać, czy samo się robi? Trzeba dorzucać węgiel. Jest tam tak, i tylko węgiel wchodzi w grę, nie? Żadny pelet, ani ekogroszki. No nie ten typ pieca. Ale to ten wysokoenergetyczny węgiel u nas wystarczy go dorzucić 2-3 razy. Dlatego, że to jest nowy piec, to nie jest stary taki piec z lat 70, bo oni ten piec wymienili stosunkowo niedawno, bo tam te unijne jakieś pierdolety i on trochę lepiej trzyma ciepło i trochę lepiej spala i rzeczywiście tam trzeba do niego iść na początku 2 razy, żeby tam wyregulować temperaturę, coś tam, a później ten węgiel się w nim ładnie koksuje i dosyć długo trzyma ciepło. Więc to nie jest taki węgiel kaflowy, znaczy taki piec kaflowy, przy którym trzeba... Węgiel kaflowy. Tak, przy którym trzeba co 2 godziny się meldować, ale generalnie trzeba dorzucać. Wiecie, to jest wszystko kwestia tej ceny, tak? Po prostu dom jest stary, wymaga trochę pracy, ale jest tani. No i coś za coś, bo generalnie jakby takie domy, które miały cokolwiek automatycznego, to był jeden dom taki, który nam dawał radę z budżetem, no ale nie dostaliśmy go, tak? Tutaj jeszcze Chlebak pisał, że a propos ogrzewania domu. Znam historię gościa, który w wynajmowanym domu, żeby szybko ogrzać pokoje, postanowił odpalić i otworzyć piekarnik na oścież. Już gdzieś słyszałam taką historię od młotki. Brawo, może gdzieś po prostu podobny rodzaj myślenia. Znaczy, historia od młotki, nie że ja to zrobiłam, tak, żeby było jasne. Wyjątkowo nie młotka, tak. Wyjątkowo nie młotka. Słuchajcie, u nas w blokach gaz jest rozliczany per całe osiedle, a nie per konkretna osoba. Więc to jest rozliczane w ten sposób, że przychodzi rachunek za gaz do całego osiedla i rozlicza się przez ilość mieszkańców. Więc taniej wychodziło na przykład gotować wodę do kąpieli, niż ją lać z kranów, nie? Więc mieliśmy sąsiadów, którzy gotowali wodę do kąpieli, bo wychodziło taniej. I miałam sąsiadkę, która wkurzała się, że jeszcze nie grzeją w rurach, tak? Jeszcze się nie że tak powiem, elektrociepłownia nie odpaliła, więc dogrzewała dom, otwierając kuchenkę gazową i odpalając ją na maksa i grzejąc właśnie dom piekarnikiem. Także ja nie jestem zdziwiona taką historią. Są ludzie, którzy mają takie potrzeby i tak robią. No tak, no bo po co postawić farelkę i zapłacić za to, kiedy można dogrzać, wiesz, kuchenką gazową, bo wszyscy za to zapłacą, nie? Także... O! Mega moc Włociozorta wypluł w końcu kanał Rękoczynanki, tak! Tak jest! Także Kody Killer, zapraszamy na Rękoczynanki i tam robimy sztukę daleko, szeroko pojętą, nie? Żeby było jasne. Tak, kanał artystyczno-autystyczny. Tak jest. A jeśli chodzi o dogrzewanie chaty, to
Słyszałam naprawdę przeróżne sposoby na robienie tego i czasami mózg staje, a jeśli chodzi o wynajmowanych, czy o, że tak powiem, ludzi, którzy wynajmują chatę i próbują ją dogrzewać, to poprzedni najemcy domu, który teraz wynajmujemy, palili sobie w piecu, wiadomo, i żeby nagrzać szybko dom, bo stwierdzili, że to tak działa, nikt ich nie będzie z błędu wyprowadzał, no ale niech będzie, zamykali szczelnie całe mieszkanie, całe, znaczy całe mieszkanie, cały dom, wszystkie drzwi i okna zamykali bardzo szczelnie i odpalali piec, przez co nie było cugu i im się, słuchajcie, cała sadza, wszystko im się cofało z tego pieca do kotłowni. I po roku, bo oni tylko rok wynajmowali ten dom, doprowadzili kotłownię do tego stanu, że tam jest wszystko czarne. I to nie dlatego jest czarne, bo było na czarno pomalowane. Aha. Tylko dlatego, że tam jest wszystko upierdolone sadzą. Jak to właścicielka zobaczyła, to się prawie rozpłakała. Bo to nie jest tak, że jest tam, wiecie, kolor pieczarkowy, tak? Bo zawsze coś się z tego pieca cofnie, zawsze coś tam tej sadzy poleci, nie? Więc jakby trzeba się na to przygotować. Nie, to nie jest kolor pieczarkowy, tam jest czarno. Czarno, jakby ktoś wziął smołę i wszystko pomalował. I myśmy się z Milonem zastanawiali, jak oni się tam nie zaczazili w tym domu, bo to jest niesamowite. Słuchajcie, cała kotłownia w środku jest czarna. Czarna od sadzy. No cóż. Ludzie. Ja w ogóle też nie wiem, jak mu się przekalkulowało, że jak zamknie szczelnie cały dom, to będzie mu się lepiej w piecu palić. No przecież cuk musi być tam. Jakby palenie powstaje no, od tego, że się ogień pali i powietrze bierze, nie? Jakby... Biorę jego myślenie w ten sposób, no że wiesz, jak wszystko zamkniesz super szczelnie, nie dochodzi ci zimno z środka. No to jest, się robi ciepło, no ale czym ma się palić, jeżeli nie ma dopływu powietrza? No ale o tym ktoś zapomniał, że to tak działa. Ale wiesz co, ja bym to jeszcze zrozumiała w momencie, w którym na przykład ta kotłownia byłaby na tym piętrze, które oni wynajmują. A piętro, które jest do wynajęcia, ono jest no, do góry, jak sama nazwa tak wskazuje, piętro. I jakby nie rozumiem, w jaki sposób szczelne zamknięcie kotłowni, która jest na dole, miałoby w jakikolwiek sposób ogrzać piętro, które jest na górze. No tak, to w ogóle nie robi sensu. Ale to bardziej kolor szlachetnej czerni, ciepłej czerni, czy czerni? To taka szlachetna czerń pełna otchłani i nicości. Jak po prostu patrzycie w tą czerń, to ta czerń patrzy też na was, nie? Naprawdę, to po prostu było niesamowite. I ta właścicielka jeszcze, jak on nam... Jak myśmy poszli ten dom oglądać, to ona nas przepraszała za to, że to tak wygląda i że ona po prostu nie była nic w stanie z tym zrobić i tak dalej. I my jej mówimy, dobra, sobie wynajmiemy ten dom, to my sobie doprowadzimy do jakiegoś stanu użytkowania, nie? Ale po prostu była masakra w tej kotłowni, masakra. I wszystko, co było w tej kotłowni, było czarne. I później, jak już dostaliśmy od niej klucze i podpisaliśmy umowę, myśmy pojechali tam właśnie też żarówki posprawdzać i nie tylko. I weszliśmy do tej kotłowni i było widać, że ona próbowała doszorować. Ale nie była w stanie, tam dalej jest wszystko czarne, słuchajcie. Wszystko. To jest fajne. Tak naprawdę młocia w kotłowni ma ukryty portal do piekieł. Tak, tam jest portal do piekieł, słuchajcie. Tam kurwa węgla nie trzeba, tam wystarczy tylko ze ścian zeskrobać i dorzucić, nie? Także ja nie wiem, jak oni to robili, ale trochę nie pykło. Szlachetna czerń, czwarta gęstość. Dokładnie tak. Także jeżeli kiedykolwiek rzeczywiście wam na przykład pokażę gdzieś tam na streamie tą kotłownię kiedykolwiek, to nie jest tak, że ona ma czarny sufit, to jest wszystko sadza. Tak, i myśmy w ogóle myśleli, żeby to domyć, nawet znaleźliśmy mydło malarskie i kupiliśmy, żeby po prostu mydłem malarskim, bo dziś przeczytałam, także to się w ten sposób da domyć. O kurde, ze Stardew Valley przyzwyczajenia. Więc generalnie my to będziemy próbować domyć mydłem malarskim, ale może się okazać, że to będzie już, taki poziom sadzy i czerni, że to nie da rady, tak długo to tam siedzi, tak. Że może po prostu się wgryzło i nie zejdzie. A wy malujecie sufity? A to sufity się maluje od czasu do czasu, tam raz na 10 lat, ale się maluje przecież chyba. Ale teraz pytanie, czy chodzi o to, czy malujesz na przykład na biało, a reszta pokoju w innym odcieniu,
czy na przykład cały pokój w jednym w kolorze. To znaczy, jeśli chodzi o kotłownię, to tam chyba po prostu pasowałoby to jakoś odmalować, żeby to, wiecie... No, kotłownie to wywalone, to raczej kotłownia to kotłownia, to tam, wiesz, po prostu jakiś tam... Nie wiem, żeby ci się to nie zagrzybiło, nie zapleśniało i tak dalej, nie ogarnąć po prostu takie pomieszczenie, ale ogólnie teraz mnie to tak zaciekawiło, bo ogólnie wszędzie, gdzie bywałam, raczej sufit, w takich pokojach mieszkalnych normalnie, sufit jest biały, ściany są innego koloru. No to ja tak mam. I tak mają raczej wszyscy, ale widziałam jeden w życiu raz pokój, widziałam. Moja znajoma pokazywała mi zdjęcie, bo nie miałam okazji być u niej osobiście. Pokazywała mi swój pokój i ona ma ściany i sufit ten sam kolor. Taki po prostu sześcian ma w jednolitym kolorze. W tym wypadku różowy. Wiesz co, ja... Znaczy, mi to nie przeszkadzało, tylko zastanawiam się nad takim praktycznym zastosowaniem, bo wydaje mi się, że sufity maluje się na biało, żeby się światło lepiej rozpraszało i roznosiło tak może po być. Mieszkaniu. Ogólnie jasne kolory ścian i sufitu sprawiają, że pomieszczenie optycznie wydaje się większe i o wiele ładniej światło się właśnie odbija, przez co jest jaśniej. Ale może jak miała taki na przykład majtkowy róż pokoju, no to wtedy na suficie nie. jest jasny kolor, to więc... był intensywny różowy, taki jak twoje kalosze w grze. O matko. Jeśli chodzi o sufit wyklejony drewnem, no to ja mam właśnie boazerię na... Czy już nie mam, miałam boazerię na przedpokoju. No to tak, to też się spotkałam z tym, albo kasetony. Tak, tak pod tym kątem normalne wszystko, ale że tak to powiem... W pokojach mam białe sufity, kolorowe ściany. Chyba sobie zrzucę do wody balonik, ale to nic, ale mi to strzeliła. Brawo ja. No, tak nie dosięgam z tej strony. Tutaj Pony pisze, dlatego w Holandii mają całe pokoje na biało i w ogóle mi się na przykład podoba styl skandynawski. Znaczy, może jest trochę surowy, może jest już troszeczkę przereklamowany, ale... Lubię właśnie, że tam jest jasno, tam są jasne barwy, dlatego te pomieszczenia, to lepiej się żyje w jasnym pomieszczeniu niż w ciemnym pomieszczeniu. A wiesz, z czego to wynika? Jak ja byłam w Szwecji, to tam jest z naszej perspektywy bardzo specyficzny, że tak powiem, klimat. No nie miałam okazji być, więc tutaj się nie odniosę do tego. Bo tam generalnie jak jesteś w zimie w Szwecji, tak jak ja byłam, no tak, wiesz, no w centrum zimy. No tak, to faktycznie tam jest dłużej ciemno, im wyżej, tam tym gorzej. Nie jest dłużej ciemno, tam nie ma jasno zimą. No dobra, no troszeczkę czasem tam jest. Znaczy, no dobra, no Szwecja już sięga w sumie. No. Pod koniec zimy już jest trochę tam jasno w zimie, tak? Ale generalnie jak masz taką zimę, wściekłą centrum zimy, no to tam po prostu, że tak powiem, nie powiem, że całkowicie nie ma dnia, no bo ale 2-3 godziny jest, godziny, nie? O, tak, no. Natomiast znowu jak przychodzi lato, to nie ma nocy. No tak. Więc wydaje mi się, że te jasne ściany w Szwecji, one są, znaczy nie w Szwecji, tylko w Skandynawii, znaczy ten jasny klimat jest po to, że jak jest właśnie okres zimowy, to żeby mieć jakiekolwiek światło rozpraszające się po domu, tak mi się wydaje. Mogę być w błędzie, to jest tylko moja teoria, nie? Żeby było jasne, ale tak coś czuję, że to może o to chodzić. No, podobno w Simsach 2 też można pomalować sufit, po co w sumie nigdy można. Nie miałam okazji bardziej tak pograć. Można jak najbardziej. I tutaj jeszcze Raven pisał, że on ma szary sufit, ale to dlatego, że ma wysokie mieszkanie i optycznie sobie obniża. Robi sens. Robi sens. A Sain jeszcze pisze, moja ciocia zrobiła sobie kiedyś tak, że miała czarne panele, wszystkie ściany w jakimś kolorze, nie licząc jednej z czarnymi cegłami i czarny sufit. Nawet fajnie to wyglądało. Może jako salon, jako miejsce, gdzie się nie przebywa cały czas, gdzie się nie śpi, może to robi sens, ale chyba bym zwariowała, jakbym przesiadywała cały czas w tak ciemnej przestrzeni. Mimo wszystko. Nie wiem, ciężko mi się do tego odnieść. O, i Anahi. Hej, witamy. Witamy bardzo serdecznie. Tutaj pisze, ja mam białe sufity i kolorowe ściany i ostatnio padło na szarość na ścianach, ale coraz bardziej kusi mnie w sypialni szmaragd.
Ja uwielbiam kolor szmaragdowy. Znaczy ja w ogóle jestem beznadziejna, bo jak ktoś się mnie pyta, jaki jest twój ulubiony kolor, to ja mówię wszystkie. Bo ja uwielbiam tak na dobrą sprawę każdy kolor. Nie ma chyba koloru, który według mnie nie miałby charakteru czy swojego uroku, więc najczęściej można też ode Każdy mnie dobrze usłyszeć. wygląda, dobrze użyty. Tak, dokładnie. Więc ja zawsze mówię, że moim kolorem jest ulubiony to jest kolor biały, dlatego że zawiera wszystkie kolory, nie? Pozamiatane, wyjaśnione. Także, ale szmaragdowy to jest jeden z takich bardzo charakterystycznych kolorów według mnie, jest piękny. Jest bardzo ładny, ale Tak. no, ja niestety, no tak, nie mam ulubionego koloru, chociaż no właśnie zależy. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, lubię kolory neutralne, stonowane, w sumie ubrania też, bo po prostu to jest łatwo dobrać, wiecie, potem chcecie ubrać coś na przykład, no i macie jedną bluzkę różową, jedną zieloną i jeszcze jakąś powiedzmy trokatą, jakąś inną i wiecie, wam to do niczego nie pasuje, nie skomponujecie tego razem. Tak. Tutaj Sain wysłał zdjęcie. Możesz sobie zerknąć, jak wygląda ciemny sufit. O. Ogólnie bardzo ładny. Bardzo ładne Fajnie to mieszkanie. wygląda, Tak, tak. ale bardzo takie surowe też, nie? Tak, dlatego mówię, nie wiem, czy bym na stałe wytrzymała w takiej przestrzeni. To jest jak na chwilę, na przykład kogoś w gości albo do restauracji, ale nie wiem, czy bym dała radę w takiej przestrzeni mieszkać. Williamsowa. Ja aktualnie całe mieszkanie mam w bieli, przez co czuję się trochę jak w psychiatryku. Białe ściany, sufity i bardzo jasne podłogi. Tylko w kuchni i łazience mam kilka czarnych kafelek. Ja mam kibel z psychiatryka, słuchajcie, także łączy się ten w cierpieniu z wami. Ale Dobrej nocy, Tania. dobranoc. Mam nadzieję, że ten kibel z psychiatryka przynajmniej mi się łatwo sprzątał i wywalone, nie? Nie to wyrzuciłam, co chciałam. Panna Misza się pyta, a ty, młociu, nie masz już w domku miejsca w storage? Pewnie mam, ale to są rzeczy, które pamiętam, żeby zabrać rano do sprzedania. Więc tak poupychałam tutaj. O tak, Raven miał okazję się dowiedzieć, jak trudne jest dowiedzenie się, jaki kolor lubimy, bo 3 razy się pytał i nic. Tak. Ja lubię każdy kolor, już mówiłam. Ja w sumie lubię taki. Dla wielu to jest błękitny, ale dla mnie błękit ma tak wiele odcieni, że powiedzenie błękitny to za To za mało. mało, tak. Bo jest błękitny bardziej majtkowy, błękitny bardziej nasycony, błękitny, błękitny. Więc tak, ale lubię błękitny. Zmienię sobie sukienkę. Na tą ładną. W ogóle mam drugą syrenkową. O, pokaż. Oczko tej postaci, bo dostałam pszczółki i nie zrobiłam se maści, bo jestem leniwym bułkiem. To jest mój ulubiony strój w Animal Crossingu obecnie. Patrz, mam taką syrenkową i taką I taką syrenkową. odwróconą. O. Także i tu mam. O, proszę. To ja. Piękna. Cudowna. Tutaj jeszcze panna Misza pisze, storage też można zaznaczać ulubione chyba, więc mogłabyś to do sprzedania tak zaznaczyć. A, dobrze wiedzieć. Czy sprawdzałeś, jak wyglądają te rzeczy, które mi ci dałem? Nie, jeszcze właśnie teraz będę otwierać storage i będziemy patrzeć. Właśnie, proszę pokazać się, To dał pochwalić. chyba Ravenek, bo to nie miałam tego wcześniej. I to. Może tak. Bistro, obyśmy takie ten. Patrz, mam ten Stonehenge, co chciałam sobie postawić. No z niego będziemy blesy rzucać. Tak, tylko że sobie jeszcze 3 dokupię i ułożę w taki, wiecie, w kwadrat, bo się w krąg nie da, nie? A Także, da się no. po skosie, czy tylko No w właśnie kwadrat? się Tylko nie w da. kwadrat, bo tak to by sześciokąt powstał. No właśnie. O. Dobra. Tu Raven napisał nie, czyli któregoś musiał nie dać, ale. Tak. O, Ale. czajniczek mam taki teraz. Też chyba od Ravenka, bo ja wcześniej takiego nie miałam. I paj jest śliczny. O tak. Terrarium, to jest od Ravenka, bo terrarium wiem, że dawał.
Książki to chyba miałam te, a te mogą być od Ravenka, bo tych nie kojarzę. I tu nie widzę nic nowego. Tego nie miałam wcześniej. Kawkę Miałaś robisz, Coffee tak? Grindera chyba już. Widziałam, jak wcześniej brałaś rzeczy, więc wydaje mi się, że już mogłaś Okej. Okay. mieć. Ten Stonehenge, fontannę i terrarium. Fontannę, właśnie, pokaż fontannę. Fontanny. Gdzie są fontanny? Gdzieś musi być fontanna, może gdzieś. O O nie, tu jest! widzę koło Joka podłogi. fontanna! Podłogę i kolor ściany jeszcze ci dał. Kolor ściany mam takie, o takie różową pewnie. Albo w Ale serduszka bardzo mi się patrz. podobają te właśnie te kropkowane różowe i te pasiaste różowe i te różowe różowe. Tak. Co Animal Crossing robi z ludźmi, nie? Różowe najsuper. Prawda? A tu mam takie. Normalnie żygać tęczą i różem. Ja sobie ten, popatrz, Persian rug kupiłam dzisiaj, ten dywan, nie? Ale jest po prostu taki, że. Czekaj, jak dzisiaj zobaczyłam, to stwierdziłam, że sobie zrobię pokój do wróżenia i tą kulę wpieprzę na jakiś ładny stolik i ten dywan położę. Uwaga, uwaga, po prostu Rosja śpiewa i tańczy. Patrz. Będziesz cyganeczką. Będę cyganeczką. Tutaj jeszcze pozwól, że lisiastego przeczytam, bo też napisał dłuższą wiadomość. Jak miałem praktyki w Niemczech, to przez miesiąc mieszkałem w przyczepie, gdzie podłoga, sufit i ściany były białe, łącznie z pościelą, a jedynym wyposażeniem pokoju było białe łóżko, dwa białe krzesła i biały stół, a do tego białe Ale świetlówki na suficie. Taka izolatka tylko służąca do odpoczynku. Ja pierdzielę. to sobie porobię w międzyczasie. Nętę idziemy spać. Dobrze. Sejkowa, taki dywan to bym se ebła w pokoju, bo ładny jest. To on będzie w pokoju do wróżenia, Sejkowa. Fajny dywan. Zupełnie mi nigdzie nie pasuje, ale jest śliczny. Prawda? Znaczy, w ogóle to jakiś wielbłąd mi sprzedał ten dywan. Bo spotkałam wielbłąda na plaży i on mówi, ty chcesz kupić dywan? I mówię, dawaj, jaki największy? Tak, można samemu tworzyć tutaj wzorki, tylko Chyba dzieciuszku. jeszcze nie ogarniałyśmy. Nie patrzałyśmy, jak to działa, ale wiemy, że jest i do tego służy aplikacja, którą już mam chyba na maksa rozwiniętą tutaj. Iż tu się jakoś maluje te rzeczy. Coś takiego było. I można sobie nawet na japę coś namalować, więc ja tutaj będę, na razie będę chciała zaprojektować flagę mojej wyspy, ale to na razie, wiecie, tajemnica, co będzie na fladze, ale Ale będzie. będzie na pewno w stylu młotki. Tego Tak. możecie być pewni. Projektanci zestawów Lego mają takie całe białe pomieszczenie, w którym się zamykają z klockami i jak nie mają pomysłu i podobno pomaga im się to skupić, ja bym co najwyżej dostała na głowę. Ja nie Znaczy, wiem. nie, żebym już nie dostała. Dobra, miśki, zapisujemy i do spanka. Myślę, że tak. Słuchaj, ty, pani kochana, co widzisz, że my live'ujemy 5,5 godziny. Widzę, widzę. Czekajcie, też do Bigopisa pojedziemy. Jest jeszcze? Właśnie się pojawił, że jest online. To czekaj, to mu Ma. wyślę wiadomość. Catlog. Iż popatrz. Jak to się wysyłało? Tu? A jest, przyla, sucha! Jest, send message. Co ty chcesz, babo? Idziemy zwiedzać! O! Otwieraj! Fusz. Nie to. Otwła! Otwórz. Oła, błotka boli mnie w oczko. Wysłałam mu, otwórz. To czekaj, bo ja mam podwójny kibel, to mu wyśledam.
proszę złoty kibel na czacie. Jest raz jeszcze cena, żeby to zrobić. Proszę, proszę 10 osób. Ale patrz, jak usłyszałeś, że mu kibel przywiozę, to od razu. Chyba w meblach było. To mu taki, patrz, taki kibel mu dam, bo mam podwójny. O, taki. I witamy Kama Czarnowca. Hej! Witamy bardzo serdecznie. Ja już chyba dzisiaj witaliśmy. Pierwsza wiadomość na czacie nie może być. Brawo, brawo. O, w ogóle się nie zapytałam tego. Ravenka, czy jest coś podwójnego, co mam, co by chciał? Nic, Ravenku, nie piszesz, młotka daj. Otwarte już podobno, to będziemy jechać. Czekaj, zobacz, co się jeszcze podwójne. Możemy mu dać. Proszę cię, on dostał tyle hajsu, że se sam kupił. 2 miliony dostał. Wiesz co, 2 miliony. 8 karton wezmę, niech ma. Bo biedakowych rzeczy to on na pewno nie ma. Prawda? Jak ma 2 miliony hajsu. No dobrze. Idę. Idę ci dać rzeczy. Uiii. Jak się da, to chcę pomidorka, a jak nie, to nic. Tak to ci wyślę rejtany. Pomidorka, jak wyrośnie. Bardzo chętnie z tobą pomidorkiem podzielę. Bo nie mam zerwanego takiego okrągłego do zjadania pomidorka, ale mam pomidorki, marchewkę i dynię. To ci wyślę warzywka. Bigopis, ma 6 pomidora, to zostaw! Zostaw pomidora, ja wezmę Ravenowi i wyślę pocztą. Nie, tutaj... 2 miliony pieniądzów, jeszcze motka znosi rzeczy. No to dam ci pomidora. No, nie sprzedawaj pomidora. Albo do ciebie, Raven, pojadę, bo zobaczę, jaką masz wyspę. Gamer Jacob, jeszcze żywy. Jeszcze. Uwielbiam tą cebulę. Jedziemy na cebulę. Ała, przejechałam sobie tymi palcami po słuchawkach i no. I mi aż zapiszczało w uszach tak głośno. Aj! Jadę do Bigopisa, zobaczę, co on tam ma. Dobra, Ravenku, otwieraj bramki, bo zaraz tam do ciebie wpadnę. Z pomidorami. Byle byś tylko nie wyginęła wszystkich jak dinozaur. Ale młotka, jaki handlarz, nie? Zawiozę mu kibel, wezmę pomidory i zawiozę Ravenowi. Patrz, jak wyzbierał już wszystko. Ale fartów to by się nie chciało zbierać. Dziadowi jednemu. Młotka taka cebula, że nawet chwastów nie zostawia. No jak? Opyliłam te chwasty wszystkie. Jak mi tam macha na dole? Dalej biedo mieszka w namiocie? No nie miał czasu się chyba rozwijać za bardzo, nie? Nie, no tam chyba domek już ma jakiś.
bo te szczury Jak jeszcze pan był będą marterowy. wyczuwać. A tam Raven, chaos, nie chaos, otwieraj. Dokładnie. Siema, biedaku. Teodor, drinka mocy zawsze, słuchaj. Zawsze. Co tam, biedaku? Od rady obrzygany, nie? Proszę bardzo, masz ten. O, już się nauczył przywitać nawet, patrzcie. Arturo, są samochody jako obiekty. Nie da się ich używać i jeździć. Potwierdzam. Co mnie bijesz? Stanę do ciebie, to normalnie zobaczysz. Co do drinków mocy, to ostatnio pozwoliłam sobie zaszaleć i kupić wiśnióweczkę w Biedronce, a kupiłam ją między innymi dlatego, że ma śliczną butelkę i stwierdziłam, dobra, warto. Ja muszę zobaczyć tą wiśnióweczkę. Mam się z kim dzielić, więc. Woka narzędzia! Jak chcesz, to mogę ci przygotować domowej roboty ajerkoniak. Tylko nie wiem, czy lubisz bardzo słodkie, dosyć mocne napoje alkoholowe. To taki słony karmel, tylko bardziej jajeczno-śmietankowy. Jadłabym. Możesz mi przygotować jakaś żonobika w ogóle, nie? Masz. Dobrze, będę cię zabierała, przygotuję ci ajerkoniaczka. Dobrze. Gdzie te pomidory? Dawaj pomidory, bigopis. Proszę mi dać 6 pomidorów. Wyskakuj z pomidorów. Wyskakuj z pomidorów, Luju. Żeś to wyrzucił. Czymś żeś wzgardził. Dziękuję. Idę mu przywalić w samochód, żeby się alarmy Ale list tu włączyły. tam leżał, ej. Rzucił ci przedmiotu, a ty olałaś. Chyba. Dewastuję mu samochód. O nie, kopie mi grób, spierdziela mnie. A ma tu ciasno. Co mi rzucił? Nie, to ten przedmiot to był, co mu dałam tę tablicę korkową. No może. A babi O, tego możecie Tomanuka. stretching zrobić? O, Zrób stretching. róbmy stretching, bigopis, dajesz, ja rozmontowuję. Zostaw mi ty, dziadu. Hamiu ty jeden, proszę mi zrobić stretching. Halo? Stretching to jest to, co ja chcę zobaczyć na żywo, na swoje oczko, ja muszę. Ej, ja chcę te wszystkie Nintendo Sportsy mieć, nie? I będziemy grać w Sielcowa. Dajesz stretching. Grałabym. Dajesz stretching. Stretching. Liście do podcierania. O nie, chciałam sobie kupić jakieś tam rzeczory, ale przez banan Rosji nie mam. Przykro nam. Joy-Con. Next. Ja robię stretching. Nie, teraz wszyscy na czacie biorą, podnoszą rączki, ćwiczymy. Ćwiczymy, słuchajcie, ćwiczymy stretching przed spankiem, pół do drugiej, a my gramy w Animal Crossing, że jakieś głupie zwierzątka. Naprawdę. Ta żaba, co ją ma, bigopis, ta fioletowa, bardzo mi się podoba. Tak. Uwaga, uwaga. Wszyscy ćwiczą. Ładnie, proszę ładnie ćwiczyć. Długopis z lagiem. To trzeba rytmem robić. Ja choćbym chciała, ja mam tu tak mało miejsca, że ręką zahaczam ciągle o coś. O, teraz ja z lagiem. A ja tego nie wiem jak zrobić. Siedzę, nie mam miejsca. Nie sądziłam, że o pierwszej w nocy będę jak kupię siedziała przed monitorem i się próbowała gimnastykować. Robimy stretching ładnie. To kiedyś musi być na kamerkach, słuchaj.
doskonale. Sejkowa właśnie przewaliła ręką w biurko. Spoko, ja tylko o statyw i lampkę i o wszystko. O tak, teraz skakanie to myślę, że to jest to, co sąsiedzi młotki chcą mieć. A widzisz, tęczowe, dzisiaj jeszcze jesteśmy, ale za chwilę uciekamy. Idealnie, porobione. Anaki podnosi szklankę i nas wspiera. Co słaba jesteś, młotka? Dobrze było. Czaty chcą jeszcze raz. Nie ma jeszcze raz, jadę zawieźć pomidory i idziemy do spania. Ravenku, proszę otworzyć bramki i nadciągamy. Dostałaś tego pomidora w końcu? Mam. Masz pomidora, o, nawet 6, szalony. Patrz, pieszy do odprowadzenia mnie na lotnisko, nie? Kama pisze fikrze, bo właśnie odjechało, jak próbowałam usiąść. To nara, wracam. Co, Roger? Proszę mnie wysłać. Williamsowa, ja bym walnęła albo w ścianę, albo w chłopaka, jakbym chciała ruszyć rękami. No, chłopaka można. Arturo, same kaleki. Ja nawet nie próbowałem, bo wiedziałem, jak to się skończy. Znaczy, generalnie, wiecie, ja tu mam tak mało miejsca, że jak próbowałabym odsunąć krzesło i stanąć i to zrobić, to nie byłoby szans. Plus przy okazji musiałabym zdjąć słuchawki, nie? Big opis. Leć, bo poziom wyspy mi spadł. To od mojej ciężkiej dupy po prostu bardziej mnie tłamią w podłogę, nie? Ale ty i tak trzymasz swoją wyspę poniżej jakiegokolwiek poziomu, więc jakby... Fuck you, Bigos, nie? Znaczy Big opis, ups. Fuck you, Big opis. Sejkowa, bo chciałam prywatne rzeczy pisać, a nie chciałam tutaj nic mówić na głos, ale powiedzmy, czy dobrze zrozumiałam, a że pisałam szybko, to narobiłam literówek, nie? Ale to się nie przejmuj. O, to tak, dekodowanie młotki to jest najlepsza rzecz, zwłaszcza w socie, kiedy młotka akurat musi być cicho i pisze na szybko i przestawi wszystkie literki. Tak. I macie wrażenie, że młotkę opętał szatan. No dlatego w różowej sukience biega z siekierą w Animal Crossing, nie? O, też bym zjadła bigosika. Bigosik zawsze dobry. Kama, mój właśnie się obudził, w sensie chłopak. I do mnie, czy dobrze się czujesz, że o tej godzinie ćwiczę? Bardzo dobrze się czujesz. I wanna fly! Chcę odwiedzić Ravenka. Proszę mnie wypuścić do Ravenka. Znowu jestem głodna. Ja też. Ale będzie dobrze. Ej, no bo siedzimy 5 godzin, streamujemy. Pamiętajcie, żeby wypatrywać, czy jutro będą reko czy nanki, bo możliwe, że będą, ale nie jesteśmy tego pewne. Tak, prawdopodobnie będzie informacja na Instagramie, o ile nie zapomnę tam wrzucić. No i kalendarzu, tak. Tak, i kalendarzyk, więc sprawdzajcie, bo info prawdopodobnie już takie pewne, czy będzie, czy nie będzie, pojawi się tak powiedzmy na około 2 godziny przed live'em. Tak. I tutaj dla Kamy Czarnej Owcy, która jest nowa na czacie, to chciałabym tylko powiedzieć, że Rękoczynanki to nasz drugi kanał, gdzie robimy sztukę daleko pojętą i może gdzieś tu zaraz bot wklei linka do rękoczynanek.
wyręczę bota i po prostu Tak. zabawię się. Tak. Wracam do mojej starej roboty klejania linków. W ogóle, Boazeria, ja myślałam o Just Dance i o tego W typu ogóle taki był grach. plan, Tak, żeby ale ponieważ było. Twitch banuje Just Dance'y, no to jakby. Znaczy, to Tak, nie bo jest jest tak, że jest z muzyka grą coś nie i... tak, tylko że jest po prostu muzyka z prawami autorskimi i podobno nie wolno Just Dance'ów streamować. To jest to zajebiście przykre. Tak, Chociaż bo gra słyszałam, że dalej są która tacy, jest którzy naprawdę streamują. fajna, ale prawa autorskie my. No to po co taka gra, wiecie, no. Nie gracie w grę dla słuchania muzyki, tylko dla gry. W sensie, no, ta gra, muzyka jest częścią tego. Wiesz O. co? Ja myślę, że to by dało się inaczej rozwiązać, bo znaczy może mogę być w błędzie, ale jakby się Twitch chciał dogadać, to Twitch mógłby się dogadać, jaka fajna zielona mysz. I płacić coś jak za X-y, za te wszystkie prawa autorskie i rozliczać je pomiędzy użytkowników Mógłby, Twitcha i tylko Tara, nie? pytanie, czy im się to opłaca, bo może te piosenki, które tam są, ludzie tak dużo chcą, wiesz, pieniędzy za to, że ich piosenka jest użyta, że może by się to w ogóle nie opłacało, może za dużo papierkowej roboty i Twitch stwierdził, po co my mamy się z tym pierdzielić, jeżeli No, w sumie. możemy, wiesz, bez tego wszystkiego i tak mamy ludzi, którzy streamują inne gry, no to wiesz, Znaczy, po wiesz co dla co? iluś tam osób to robić? Znaczy, ja to widzę też troszeczkę pod takim kątem. Dzień dobry, Ravenku, przyniosłam ci pomidorki. Że można byłoby to też rozwiązać na takiej zasadzie, jak jest na YouTube. Po prostu nie zarabiasz na tym, że to streamujesz, więc nie możesz reklam włączyć, na przykład na takim Just Dance'ie, nie? I No na już. przykład, no to już coś. Wniosłam ci 6 pomidorków. Indiana Jonesie. Zobaczyć, jaki masz Tutaj kolor. jeszcze Boazerial pisał, że było mówione coś o dzierganiu z makaronu. Tak, Tak. jeżeli odbędzie się, to prawdopodobnie właśnie dzierganie z makaronu, ponieważ młotka wszystkie swoje rękoczynankowe rzeczy wywiozła do domu, tylko zapomniała wywieźć siebie. Tak. Więc generalnie jest bardzo duża szansa na to. O drapach dla kotków. O, a pewnie i tak w kartonie siedzi. Pewnie tak. Ja się zastanawiam, jak to jest, że wszyscy mają już inne wyspy, jak podróżują tymi tiketami, a u mnie się trafia tylko jabłko. A, czekaj, bo tutaj Raven dłużej gra, popatrz, bo już ma lepszy sklep. Ej, ostatnio miałaś pieniążkową wyspę. No dobrze, no ale wiesz, dalej nie znalazłam nic poza jabłkami. I jabłka, znaczy mam coś innego poza jabłkami, tylko i wyłącznie dlatego, że mi inni przynieśli. Jaki fajny mop! Niech się pok... Co to? Ja nie widziałam nigdzie tego dziś na listach. Ej, Tulip. skąd ty masz dinozaura? Skąd takiego? Ej, skąd masz? Ej, ja też chcę szatano dinożarła. A, on przyszedł i kupuje robaki, czyli to nie jest, on nie mieszka na wyspie. O, szkoda, bo jest. Fajny, szatan dinozauru Tak, trzymałabym. albo smok, tak, też może być. A w sumie smok, dinożał. Wszystko jaszczurkowate. Ale Jaszczur to fajny. jaszczur. O tak. Chcę zabić ona, że nie można takiego przygarnąć. O! Pięknie. Wygląda, jakbyś była teraz w Hawaii. Prawda? Tutaj mają jakieś ubranka. O, patrz, scena jest. A nie, to jest campsite. Słuchaj, scena to nie jest dobre miejsce dla ciebie. W ogóle wparowała Buda wyspy, oglądam wszystko wywalone, nie? Prawda? Zero presji, że właśnie tam niecałe 100 osób ogląda jego wyspę w Animal Crossing, nie? Nie, no 71, słuchaj. A, no to nie jest tak źle. Patrz, ma czarne tulipany. Uuu, Ej, został. skąd masz Ukradli. tulipany? Ej, weź mi wykop po jednym z każdego koloru. Daj mnie. Chociaż te podstawowe, resztę se sama rozmnoży. Tak, to jest podstawowe, chociaż weź mnie wykop po jednym. Jaki w ogóle sęp, nie? Chlebak się pyta, czy wy żyjecie na potężnym walcu? Prawda? Tak. Coś w tym może być, bo strasznie się horyzont szybko Zagina. chowa. Tak. Holandia 2-0.
Stein miał kiedyś taką rozkminę, że co jeżeli te wszystkie legendy o smokach się wzięły z jakichś dinozaurów, które przeżyły? Może tak być. Ja się Pat nie. wykopał mi, dziękuję. O, tęczowe piszą, że chcę wam powiedzieć, że dobrze się uczy ten Animal Crossing. Jakby co, uczy się właśnie etapów porodu. Wspaniale! Wspaniale! Ogólnie to jest bardzo przyjemna, chillowa gra i myślę, że mogłabym ją z lekkością polecić każdemu, kto ma Switcha. Jest naprawdę przyjemna. Natomiast to nie właśnie jest gra, na takie... którą się streamuje, bo to nic się nie dzieje, ale na takie pogadanki z live'em na afterki spoko. Takie live'y jakieś z rana przy kawusi albo na tak. noc, właśnie takie wiecie, teraz możemy o wszystkim i jest fajnie. Łazeria, właśnie jeśli chodzi o ten, o tą hajs, te hajsy na twórców tej muzyki, no to by właśnie więcej chodziło o taki zaiks, nie? I jestem przekonana, że streamerzy, którzy na przykład nagrywali covery, czy tam na żywo śpiewali sobie, czy streamerzy, którzy rzeczywiście robili te wszystkie just dance'y, czy karaoke, byliby w stanie na tyle współpracować z tymi ZAX-ami, że to się dałoby wszystko zorganizować, nawet zautomatyzować, czyli... Znaczy, ja się tam, pewnie Milon się zaraz zacznie o ZAX-ach wymądrzać, jeśli nie śpi, jak to działa. Natomiast, wiecie, wystarczyłoby tylko dostarczać co miesiąc na przykład automatycznie listę utworów, które się wykorzystało na kanale. Mogę je tylko niestety posadzić. Zależy. Nie. Tak, nie może niestety ci dać. No. No to lipa, no to trudno. Pytanie no, też, jak to wygląda ze strony amerykańskiej, bo pamiętaj, że Twitch mimo wszystko ma siedzibę w Ameryce. Wiem. I wszystko musi pasować do Ameryki, więc tu może jest jakiś grzyb, albo może za dużo papierologii, może im się po prostu nie opłaca. Nie wie. Jak dodasz mnie do bestów, to sobie sama wykopiesz. No to okej, okay, dobra. Tylko to chyba nie wiem, czy nie było trzeba z wyspy wziąć. Nie, tutaj. Tylko nie wiem, czy to teraz zajdzie, jak wiesz, czy gra uzna, że już jest bez friendem. Jest. Gamer Jacob, ale z tego co widzę, to pełno osób robi live z Just Dance nawet teraz. Może robią live, ale nie robią z tego żadnych zapisów. Później. Może tak być. Znaczy, wiecie, ja nie jestem mistrzem wszystkiego, bo generalnie, znaczy oczywiście, że jestem mistrzynią wszystkiego, ale nie tym razem. Ale generalnie jest tak, że ja przeczytałam na ten temat, że oż kurde. No dobra, i tak można wykopać. Przeczytałam, że jest taki problem. Natomiast wiecie, czy coś się zmieniło od tamtego czasu? Mogło się coś zmienić. Może są jakieś, na jakichś innych zasadach i warunkach to wszystko jest robione. Ja tego na 100% nie wiem, bo wiedziałam tylko tyle, że no wiecie, ja konsoli nie mam, to nie robię Just Dance'ów, no bo nie mam na czym, nie? Teraz jest na czym, więc się mogę zainteresować tym dokładnie. Ja wiem tylko tyle, że rzeczywiście były jakieś tam problemy z tymi prawami autorskimi i były maile przez Twitcha rozsyłane, że zło, szatan i tak dalej. Ale z drugiej strony widzicie, na przykład były te live'y z tego... z Grand Theft Auto... tak, z GTA, no. Się nie mogłam wysłowić. I była tylko muzyka wyciszona, żadnych strajków nie dostałam, więc może po prostu postraszyli, bo musieli, a rozeszło się jak zawsze, nie? No w sumie, wiesz, banować za grę, która w sumie jest dosyć hajsowna z ich punktu widzenia, bo sporo osób chciało to wtedy oglądać. Tak. I banować wszystkich nagle na Twitchu to troszeczkę bez sensu z ich perspektywy. Tutaj jeszcze była Zelia, pisze na fleciku zawczasu nagrać cover i puszczę zamiast tak. muzyki. I by wyszło tam jak z tymi Titanicami, nie? Tak. Także możliwe, że jest to rozwiązane w ten sposób, że po prostu się robi tego typu live'y i się nie zostawia zapisów i nara. Bo zresztą może sama też o tym myślałam. Można spytać może kogoś, kto streamuje w ten sposób, ale to myślę, tak. że będziemy się martwić, jak już
Jak już będzie gdzie i jak zrobić te Just Dance i będę miała pewność, że nie wpadnę do garażu, nie? Tak, najpierw będziesz siedziała w samochodzie. Tak, znaczy generalnie sytuacja też wygląda tak, że ponieważ tam jest bardzo stary dom i ten parkiet, który jest tam, gdzie będą stały kąpy, jest stary, to jest tak, że jak się chodzi po tym parkiecie, to się szafka z tyłu trzęsie, nie? Więc jak wiecie, to jest niebezpieczne, nie? Młodka chałupę całą zawali. Ej, wejście przemyślcie, bo będzie tak. Zamiast wynajem, to będzie odbudowę domu miała jeszcze. Dokładnie. Ja już wiem, że prawnicy są drodzy. Najważniejsze, żeby szkła za nim. Dobrze, tylko wezmę i złowię mu rybę. Trzeba mieć w życiu priorytety, nie? Biedny. Nie doczekasz się, nie. Co jest młotka? Dobra, to tak jest. Idę, bo tej ryby nie złowię, jak osioł tam. Idę. Ui! Pomarańczki są! O, i tu mu rosną. Takich kwiatków też nie mam, ale widzę, że też masz malutko, to ci nie będę ich brać, no bo nawet jak po jednym z każdego rodzaju to ci nic nie zostanie. To zabierzesz wszystkie. No, więc to sobie może ci znajdę, albo jak będą nasionka, to mi kup. House Flippera odpal, to będzie doświadczenie w renowacjach. A już przecież raz spróbowaliśmy House Flippera. Było. Było. Jeszcze będzie jak w tym artykule. Młotka, nie chodź, bo szafka się trzęsie. No. Nie mogę spać, bo trzymam kredens. Nie podlałeś sobie. O, młotka, jaka kochana. Zdarza mi się. Pięknie. Co? Wracamy? Idziemy spanko? Idziemy spanko. Tutaj Puszka jeszcze pisze, że mam znajomych na Twitchu, którzy normalnie puszczają muzykę na live i nic się nie dzieje. Więc może po prostu trzeba mieć wywalone w te ostrzeżenia, które wyświetlał Twitch i wysyłał je na maile i nara. Czarne lilie. Jedną białą mi zostaw, a resztę możesz brać. A to nie, ja sobie lilię wyhoduję, tą jedną czarną. Mamy kwiatki, także... Tak. To jest cudowne, że ja cały czas mówię w liczbie mnogiej, chociaż to jest... Tak. Gra młotki, wyspa młotki, ja nie wiem. O nie, słuchajcie, Wisielcowa ostatnio rado mnie budzi i wkleja mi tego NPC-a. Postaw to na naszej wyspie, nie? Nie było tak. Ja idę tego szukać, nie? Teraz nie będzie, że młotka... Czekaj, trzeba zwinąć sobie ekran udostępnienia. Naprawdę, tęczowe słoniki. To jak to było? Ale było generalnie tak, w tym, musisz się na wyspie. No. Proszę tego mieć na swojej wyspie. Na swojej. Dobrze. Jak nie wierzycie, to mam screena nawet puszczę. Także Wisielcowa już, wiecie, ona już mi wyspę planuje, nie? Mam z tego beka i ale zobaczyłam. Ale to był piękny Wladimir, który mówi nie. Ja się jak najbardziej z tobą zgodziłam. Przecież to ty ze mną najczęściej się oglądasz tą wyspę, więc jakby wszystko się zgadza. Tak, mi się cała komunistka. Dobra, damy Ravenkowi spać, idziemy do domu, zastanowujemy tutaj im na raz. Także dziękuję za gościnę Ravenku, wypierdzielam. Nawet cię tak bardzo nie okradła, słuchaj, jest dobrze. Dobranoc. Jadę do domu. Jestem głodna. Ja też. Głodna bardzo. Jeszcze się najadłam przed live'em, żeby wiesz, żeby nie ten, a teraz już 6 godzin, 4 minuty i będzie 6 godzin live'a, ja pierdzielę. No i idealnie. Nie, jak nas nie ma, to nas nie ma, ale jak już to z przytupem. To znaczy, jeśli chodzi o muzykę, to ja na razie doświadczyłam tylko tego, że nie dostałam żadnego strajka, tylko że mi muzykę powyciszało. Ale jeżeli można spokojnie streamować z muzyką, a później po prostu zdjąć zapis, no to wywalone. Lisiasty, tak, piękne. Wtedy, wiadomo, będzie można kombinować z jakimiś Just Dance'ami, które de facto są na tym, na Switchu.
Tylko ja z tego co kojarzę, to jest taki jeden Just Dance, który był taki mega zajebisty, że zawierał wszystkie poprzednie. Nie wiem. I on był jakiś taki droższy, ale wiem, że zawierał jakieś poprzednie wszystkie The Just Dance'y i aktualny. Sojkowa, jak ty jeszcze dziś nic nie jadłaś? Proszę iść jeść. Proszę jeść tam ładnie. Jakieś pieniądze wydajesz dużo na inne rzeczy. Zapraszam do kuchni. Trzeba dbać, trzeba jeść. Tak, Sain. Też, proszę bardzo. Dziś, czyli od 2 godzin. No, Mistake, w sumie mam taką nadzieję, że dzisiaj to są te 2 godziny. A nie wszystko plus 2 godziny. Dostałam jeszcze od Ravenka co? Prezenciki. Dobrze. I trzeci. Dziękuję ślicznie. Proszę tylko kompletów. Może zobaczymy, co tu jest. O! Będziemy budować miejsce do blesowania. Ale fajnie. No tak, tak. Dziękuję ślicznie. To, jak 4 postawisz, no to pewnie nie zbliżysz chyba. Tak. Dobra, to ja tutaj tulipanki jeszcze zasadzę. Na razie na przypał, a później tak wiecie, porządnie. No nie, to postaw czarny i biały obok siebie, żeby się krzyżowały. Bo ten czarny się nie połączy prawdopodobnie z żadnym. A tak chociaż różowy ci może wyjdzie. Jak to place? A, bo ja jest... Ten, dobra. Plant. W sensie, że tak. A tu mam już różowy, proszę. Tu mogę mamy żółty. I takie biedne, czarne, zerwane, bez łebku. A tu też jest place, tu jest mam plant. I tu mogę... Tu mogę jeszcze jeden, o. Ten... O, pomarańczowy. Proszę. Porobione. A, i podlać trzeba, bo to będą wtedy no ładnie tak rosnąć. Tak, jak już dzisiaj wspominałam, jak się nie mylę, że kupiłam sobie kwiatka, a nawet jeżeli, nie wiem, może wspominałam pamięć złotej rybki, chociaż złote rybki mają dobrą pamięć, więc no nieważne. Kupiłam sobie kwiatka w Biedronce, bo czemu by nie? Jestem ciekawa, jak długo ze mną przetrwa. Nie daję mu jego życia, ani szczęśliwego, bo ja ususzyłam już wszystko. Miałam kiedyś krzaczek mięty, po czym ten krzaczek mięty postanowił, że się ususzy i została mi jedna gałązka. Masz suszoną miętkę. Mam suszoną miętkę. Było na kwiatku na Instagramie. Tak, to wiem, to tak, to wrzucałam wam nawet zdjęcie. Więc tak, Instagram rękoczynankowy, tam możecie sobie zerknąć na mojego kwiatka. Nowego, nowy nabytek. Jak się wysilę, to nawet wam znajdę nazwę tego kwiatka. Tylko znaleźć to jest wyzwanie. O! Trzykrotka! Tak, to się nazywa trzykrotka. Brzmi rozkosznie. Trzykrotka.